Cześć, z tej strony Filip Dzięciołowski. Jak co tydzień witam Was w Crypto Mondays, czyli takim cotygodniowym podsumowaniu, co się działo w zeszłym tygodniu na rynku kryptowalut. Tak więc zaczynajmy. Widzowie, drodzy, zacznijmy od, że tak powiem, lekcji historii, ponieważ mieliśmy w zeszłym tygodniu kolejne historyczne wydarzenie, jakim było. 14. rocznica wykopania pierwszego bloku bitcoina, więc myślę, że jest to fajna okazja, żeby tym, którzy nie znają tej historii, przybliżyć to wydarzenie, ponieważ oczywiście było bardzo ważne dla całej branży kryptowalut. Tak więc zacznijmy od tego. 3 stycznia 2009 roku e, został wydobyty pierwszy blok Bitcoina, czyli tak zwany Genesis Block. E, oczywiście za to wydarzenie odpowiada nikt inny jak Satoshi Nakamoto, czyli anonimowy, e, lub anonimowa grupa kryptografów, ponieważ oczywiście do dziś nie wiemy, kim jest tak naprawdę Satoshi. Jeżeli chodzi o szczegóły, to Nagroda za wykopanie pierwszego bloku, czyli tego Genesis, wynosiła wtedy 50 bitcoinów, których wartość oczywiście w tamtym czasie była no zerowa. Teraz, przy obecnym kursie bitcoina, który w danym momencie utrzymuje się na poziomie ponad 17 000 dolarów, dokładnie 17 281 dolców, to taka nagroda ma równowartość 864 100 dolarów. Wtedy, tak jak mówię, była tak naprawdę zerowa, co było dalej? Na kamoto na wydobycie kolejnego bloku, czyli blok numer 1 musiał poczekać wtedy jeszcze 6 dni. Przeważnie odkrycie, że tak powiem, kolejnych bloków Bitcoina trwa około 10 minut, czasami dłużej, czasami krócej. A jeżeli się cofniemy jeszcze trochę wstecz, jeżeli chodzi o historię, to pod koniec 2008 roku, a dokładnie 31 października, Satoshi opublikował White Paper Bitcoina, czyli taki dokument, którym wytłumaczył działanie właśnie stworzonej przez niego kryptowaluty. Tak więc dzisiejszy program zaczęliśmy od wątku historycznego. Mam nadzieję, że jeżeli część z Was nie znała tego motywu to udało mi się zaciekawić Was i przybliżyć. Zapraszam do, że tak powiem, sprawdzenia sobie właśnie white papera Bitcoina i w ogóle poznania historii kryptowalut, gdyż to jest bardzo ciekawa rzecz. A my lecimy dalej. Developer Bitcoin Core okradziony. Słuchajcie, jak poinformował... Luke Dashir, czyli programista właśnie Bitcoin Core, w dniu 31 grudnia dokonano włamania do jego cyfrowego portfela, w wyniku którego stracił on wszystkie posiadane bitcoiny. No nie za fajnie kończył się poprzedni rok dla niego. Pierwszego dnia właśnie nowego roku opublikował na Twitterze wpis, w którym przekazał, że domniemani hakerzy w nieokreślony sposób uzyskali dostęp do jego klucza. PGP, czyli jest to skrót od terminu Pretty Good Privacy. Jest to taka powszechna metoda bezpieczeństwa, w której używa się dwóch kluczy w celu otrzymania dostępu do zaszurowanej informacji, no w tym przypadku tutaj do posiadanych przez niego bitcoinów i w wyniku tego włamania ukradziono ponad 200 bitków z jego portfela. W opublikowanym wątku na Twitterze udostępnił również adres portfela, na który zostały przetransferowane skradzione bitki. Dowiadujemy się również, że całe to zdarzenie miało miejsce właśnie w sylwestra między godziną 14.08 a 14.06 i przeprowadzono łącznie cztery transakcje z wyprowadzonymi kryptowalutami. Łączna ilość przesłanych w tym czasie kryptowalut wynosiła 216,96 BTC, których wartość szacuje się na 3 dolarów przy obecnym kursie Bitcoina. Dashir napisał również, że nie ma oczywiście pojęcia, w jaki sposób hakerzy uzyskali dostęp do jego klucza, jednakże spora część społeczności krypto wskazuje tutaj na taki potencjalny związek z wpisem, który on opublikował jakiś czas wcześniej, a dokładnie 17 listopada, że wykryto, wykryto wtedy naruszenie w oprogramowaniu, z którego korzystał, tak zwany backdoor w systemie. Do całej sytuacji swoją drogą odniósł się CEO Binance, czyli Shen Peng Xiao, który napisał, że jak najbardziej tutaj chciałby wesprzeć Dashira w całej tej sytuacji, że jest przykro mu, że no programista stracił posiadane bitcoiny. I tutaj CZ jakby zadeklarował, że zespół Binance będzie monitorował sytuację w ramach wsparcia i jeżeli cokolwiek odnotują niepokojącego jakiś wpływ... Bitcoinów, który może wskazywać na to, że pochodzą one z właśnie skradzionego portfela, okradzionego portfela programisty, to zostaną jak najbardziej zamrożone. E, co więcej, słuchajcie, e, wiele osób jest tutaj zdania, że winę za e, dokonane włamanie, że tak powiem po części ponosi właśnie sam do ponieważ ponieważ no, nie zrobił sobie za bardzo nic z tego, że już jakiś czas wcześniej odkrył, e, już, że tak powiem, naruszenie e, systemu, na którym pracował. 1 stycznia również został założony na Reddicie Wątek, gdzie na przykład pewien użytkownik e, sugeruje, że no, programista powinien wdrożyć jakieś takie dodatkowe działania prewencyjne, skoro już wcześniej zauważył, że coś tam się nie w porządku dzieje u niego i że był bardzo pewny siebie z racji tego, że... E, Taką ilość bitcoinów przy, mimo wszystko, takim ani innym kursie e, posiadał w hotwalecie, tak, I, i miał go podpiętego pod komputer, którym, na którym generalnie pracował. Więc e, wiele ludzi, że tak powiem, mówi, że no, DASHI jest sam sobie winny, ale słuchajcie, co dalej, ponieważ e, nawiązała się przy okazji w social media taka debata nad, no, odnośnie samoopieki nad posiadanymi kryptowalutami. To jest kwestia dosyć ostatnio poruszana w ostatnim czasie, właśnie po upadku FTX. Na przykład Shempeng Shao przy okazji napisał, że ostrzega w ogóle posiadaczy kryptowalut przed samą opieką nad ich aktywami, jeżeli mają całkiem sporo tego, ponieważ no można, że tak powiem, zostać zhakowany i stracić wszystko. Cytując tutaj cz Napisał, że smutne jest to, że nawet OG Bitcoin Core e, stracił ponad swoje 200 BTC, które właśnie było warte e, prawie 3,5 miliona dolarów. I, i tutaj CZ spom, w, czyli wspomina, że opieka nad e, swoimi krypto jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale Wiele też osób w ogóle stwierdziło, że cała ta sytuacja, o której pisze Dashir, to jest tak zwany wypadek na łodzi. Ja już Wam mówię o co chodzi w ogóle. To jest taka sytuacja, która się odnosi w świecie krypto do takiej, takiego zjawiska, kiedy niektórzy ludzie chcą uniknąć płacenia podatków, kiedy przychodzi ten okres rozliczeniowy i po prostu twierdzą, że stracili wszystkie posiadane kryptowaluty w tak zwanym wypadku na łodzi. To też jest taki, że tak powiem, follow-up do sytuacji, kiedy w środowisku posiadaczy broni na przykład ktoś chce się wymigać od jakiejś tam odpowiedzialności z użyciem broni i mówi, że stracił tą, tą broń w tak zwanym wypadku na łodzi. Taka, taki follow-up, taka sytuacja. A my przechodzimy dalej, bowiem pozostając jeszcze w temacie bitcoina, hash rate bitcoina osiągnął nowe ATH. Dokładnie w dniu 6 stycznia bitcoin znalazł się na nowym maksymalnym poziomie. Miało to, wysok, miało to miejsce na wysokości bloku. O numerze e, 770/709. Tym samym sieć pierwszej kryptowaluty odnotowała, że tak powiem, kolejny kamień milowy, który wyniósł 361,20 ekstra haszy na sekundę i skoczył tym samym o ponad 4% więcej niż poprzedni rekord z e, 12 listopada, który wtedy był na poziomie mm, 40. Y, przepraszam. 40. 400. E, Boże, przepraszam, e, 357 extra haszy na sekundę, mój błąd. E, w każdym razie kontynuując, e, moc obliczeniowa Bitcoina e, skacze, że tak powiem, e, z początkiem nowego roku. Co więcej, według statystyk z dnia 7 stycznia e, Hash Rate Bitcoina, który obecnie jest teraz na poziomie. Mm, 362 e, ekstra, yy, yy, Sprawia oczywiście, że sieć jest coraz bardziej bezpieczna yy, i hash rate jest tak wysoki, yy, przez co. E, oczywiście się zmniejsza, że tak powiem, e, właśnie przestrzeń między wydobyciem kolejnych bloków. I teraz statystyki pokazują, że obecne przerwy między blokami wynoszą od 8 minut i 51 sekund, e, od 7 sekund i 30, e, od 7 minut i 30 sekund do 8:51. Co więcej, krótsze przerwy między blokami prawdopodobnie oznaczają właśnie, że wzrośnie niedługo trudność kopania bitcoina i nastąpi to najszybciej w dniu 16 stycznia. Najnowsze szacunki również, które dotyczą trudności wydobycia bitcoina w ciągu 8 dni zaczynają się od 7,04%, ale mogą również wzrosnąć do poziomu 13,2%. W poprzednim roku, a dokładnie w dniu 10 października, nastąpił wzrost trudności kompania bitcoina o 13,55%, co było największym skokiem w minionym roku. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o hash rate generalnie, to na dzień 7 stycznia statystyki pokazywały, że firma Foundry USA jest największą pulą wydobywczą, jeżeli, która odpowiada za hash rate Bitcoina, i ona tutaj ma na koncie 29,34% całkowitego hash rateu na świecie. I to wychodzi około 78,85 exraharze na sekundę. Na drugim miejscu mamy Antpool, potem jest F2Pool, e, następnie via BTC, a na e, piątym miejscu mamy Binance Pool. Jeżeli chodzi o e, m, pule miningowe, które właśnie odpowiadają za światowy hashrate Bitcoina, a my przechodzimy dalej. Chciałbym Wam opowiedzieć o skamie, który pojawił się ostatnio w internecie i jest wycelowany w użytkowników Metamaska. W sieci się pojawił, że tak powiem, nowy właśnie sposób na próbę wyłudzenia pieniędzy, wyłudzenia pieniędzy od inwestorów. No powiem Wam, że generalnie oszuści się tym razem zbytnio nie postarali. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, e, skamerzy wysyłają maile, e, oczywiście ze skamem, który przychodzi z adresu, który już na wstępie ma literówkę w, swoim, e, w swojej domenie, ponieważ... E, jest napisane tam Meta Max, a nie Meta Mask. E, Tak więc od razu to sugeruje, że wiadomość nie jest wysyłana przez, przez tak powiem, prawdziwy zespół Meta Maska. Co więcej, błędy również się znajdują w wiadomości, bowiem już nawet same linki do social media projektu nie wyświetlają się jako ikony, a e, czysty tekst pionowy no, wyświetla się totalnie nieprawidłowo. No, ale co napisano w ogóle w treści wiadomości, która jest skamem? No, bo to jest istotne. z Skamerzy tutaj piszą, że należy się, należy zweryfikować nasz portfel, co jest właśnie głównym, że tak powiem, haczykiem dla użytkowników. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że sam link, który jest podany w treści wiadomości, ponieważ oszuści używają przykierowania do wyszukiwarki bing.com, aby ukryć złośliwy link a następnie jest przekierowanie na fałszywą stronę, gdzie po drodze użytkownicy też przechodzą przez stronę info.passaport.huaway.com. Ciekawe, dlaczego akurat Huawei, ale co jest dalej? Ponieważ przekierowanie jest realizowane za pomocą tej metody kodowania URL i ostatecznie trafiamy na stronę, która jest że tak powiem, zbliżona do Metamaska ale absolutnie nie jest Metamaskiem i jest identyfikatorem właśnie kampanii atakującej użytkowników. I e, przechodzimy do sedna, gdyż e, na stronie dostajemy informację, że Wymagane jest od nas podanie hasła, które jest generowane w momencie tworzenia portfela, czyli tych 12 losowych wyrazów. W ich e, wpisaniu otrzymujemy informację, że weryfikacja przebiegła pomyślnie. Oczywiście, że nie przebiegła pomyślnie, gdyż to nie jest żadna weryfikacja, tylko po prostu przestępcy e, otrzymują nasz e, kod, po prostu private key do portfela e, i, i są w stanie po prostu wyprowadzić wszystkie środki z naszych portfeli, które mamy. W, w Metamasku. E, tak więc e, drodzy widzowie, uważajcie, nie dajcie się łapać na wędkę hakerów i najlepiej od razu w ogóle upewniać się, weryfikować od kogo dostajemy maile, jeżeli chodzi o giełdy, portfele, fundusze i tak dalej. Przypominam, no nikt nigdy nie ma żadnego interesu w tym, żeby dawać nam żadne bitcoiny, prezenty, e, nikogo za bardzo nie interesują nasze hasła, tak więc e, miejcie się na baczności, a my przechodzimy dalej. Było troszkę o historii, teraz będzie nieco o polityce, ale dalej oczywiście w związku z cyfrowymi aktywami, ponieważ Szymon Hołownia wypowiada się o CBDC. Lider ugrupowania politycznego o nazwie Polska 2050, czyli Szymon Hołownia, w zeszłym tygodniu był gościem w Radiu Z w audycji Bogdana Rymanowskiego. I w trakcie rozmowy przyznał, że jest za wprowadzeniem centralnej waluty banku, central, cyfrowej waluty banku centralnego. Chołownie Nantani powiedział, że należy, cytując, skończyć z gotówką i przyjąć cyfrowy pieniądz, a wcześniej Polska powinna przyjąć euro. Co było dalej? No wypowiedź byłego kandydata na prezydenta spotkała się ze z reakcją ze strony członków Konfederacji, a mianowicie z komentarzem posła Roberta Winickiego oraz Jacka Wilka i zdaniem pomysł Hołowni wpisuje się w politykę, w politykę obecnego rządu prawa i sprawiedliwości. Nie będziemy się absolutnie jakoś tam bardzo zagłębiać w politykę, ale zaraz powiem o co chodzi. Bowiem, cytując teraz, co napisał tutaj poseł Winicki na Twitterze. Ograniczenie używania gotówki to również agenda rządów PIS. Należy przypomnieć rządzącym, że gotówką posługują się obywatele w bardzo różnych celach i należy przestać kryminalizować retorycznie gotówkę. Chodzi o to generalnie, że obecnie w Polsce przedsiębiorców obowiązuje limit płacenia gotówką do 8 tysięcy w ramach jednej transacji. transakcji. Konsumenci mają taki limit nałożony do kwoty 20 tysięcy w ramach jednej transakcji. Taj dodaje również, że te ograniczenia mają na celu aby urzędnicy mieli coraz większą kontrolę nad tym, co gdzie i w jakich ilościach wydajemy na nasze różne tam potrzeby. To jest po prostu element inwigilacji. No a wiadomo jest, że tak powiem, w przestrzeni kryptowalut często prowadzona dyskusja, czy wprowadzenie CBDC jest fajne, czy nie. A i również tutaj warto wspomnieć o kwestii CBDC w Polsce. Ponieważ już rok temu Narodowy Bank Polski informował, że zamierza się skupić nad badaniami właśnie nad wprowadzeniem cyfrowego pieniądza. Chodziło bardziej akurat tutaj o analizę tego, czy w ogóle cyfrowy pieniądz jest potrzebny w naszym kraju, czy nie. Też taka ciekawostka, że we wrześniu 2020 roku poseł Lewicy, czyli pan Przemysław Kopen Przygotował taką interpelację do resortów finansów dotyczących właśnie CBDC. Wtedy jednak uzyskał odpowiedź, że absolutnie my tutaj nie potrzebujemy cyfrowej waluty. W grudniu 2001 roku, w odpowiedzi na to pytanie, bank centralny jednak stwierdził, że może się wiele zmienić i, i, i można wprowadzić, aczkolwiek osobną kwestią jest to, czy Polska wejdzie do strefy euro, bo jeżeli byśmy weszli, to w tym przypadku emisja e-złotego nie miałaby absolutnie żadnego sensu, ponieważ i tak nad cyfrową walutą pracuje Europejski Bank Centralny, który zamierza wprowadzić, o czym już kiedyś wspominałem, e, cyfrowe euro. Więc jeżeli my byśmy przyjęli to, to byśmy mieli od razu pewnie też narzucone właśnie cyfrowe euro. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie na ten temat w ogóle, jeżeli chodzi o CBDC, czy to warto wprowadzać, czy byście to używali, czy to jest fajne, niefajne. Jestem ciekawy Waszych opinii. A my lecimy dalej. Mastercard, Mastercard i Polygon szykują rewolucję na rynku muzycznym. No gigant z rynku płatności, czyli Mastercard, po raz kolejny nam daje do zrozumienia, że są zainteresowani technologią blockchain i kryptowalutami, i tym razem ogłosili współpracę z firmą Polygon i zamierzają pomóc muzykom w budowaniu ich kariery za pośrednictwem Web3. Firma ogłosiła powołanie programu, który się nazywa Mastercard Artist Accelerator. Jak napisano na blogu firmy, artyści e, będą mogli uzyskać wyłączny dostęp do specjalnych wydarzeń, wydawnictw muzycznych i nie tylko. Jest to pierwszy w swoim rodzaju program edukacyjny, który ma na celu nauczyć artystów jak budować i posiadać własną markę poprzez doświadczenia związane z WebFree takie jak emitowanie NFT, promowanie się w wirtualnych światach oraz tworzenie zaangażowanej społeczności. Eee, takim podsumowaniem tego programu edukacyjnego ma być prezentacja artystów, którzy w nim wzięli udział. Eee, co ciekawe, Mastercard wprowadzi również kolekcję NFT o nazwie Mastercard Music Pass i te tokeny zostaną, eee, że tak powiem, rozd... E rozdane kandydatom, którzy nie zostaną wybrani do programu, a się zgłoszą. Celem jest zapewnienie im materiałów edukacyjnych mimo wszystko i unikalnych zasobów, jak napisano w oświadczeniu. Firma chce pomóc tym samym początkującym muzykom dowiedzieć się więcej o integracji z Web3 i sektory, web to, o integracji właśnie sektora muzycznego z Web3. Fajna rzecz, generalnie ja osobiście to propsuję. Co więcej, dyrektor generalny Polygon, czyli Ryan Watt, napisał, że WebFree ma bardzo duży potencjał, by wzmocnić nowy typ artysty, który może rozwijać swoje grono fanów, zarabiać na życie i wykorzystywać nowe media do wyrażenia siebie i nawiązywania kontaktów na własnych warunkach. No, wiadomo nie od dziś, że właśnie, że tak powiem, WebFree daje nam bardzo dużo nowych możliwości i niezależność. Słuchajcie, e, kolejną rzeczą, o której chciałbym Wam opowiedzieć, to jest sprawa upadłego pożyczkodawcy kryptowalutowego, czyli Celsiusza. Bowiem WY w zeszłym tygodniu, Sąd Upadłościowy w Nowym Jorku wydał ważne orzeczenie w sprawie właśnie Celsiusza, e, który w lipcu poprzedniego roku ogłosił swoją upadłość. Chodzi o kwestie depozytów, które są przechowywane na kontach tej firmy, które są bardzo wysoko oprocentowane. A oczywiście są to depozyty inwestorów. I sędzia, który się nazywa Martin Glenn, wydał w tej sprawie wyrok na korzyść firmy i stwierdził, że to im przysługuje prawo do właśnie tych przechowywanych funduszy. Co za tym idzie? Firma otrzymała, że tak powiem, oficjalnie zielone światło na wykorzystanie tych aktywów w jakikolwiek sposób, więc selcy już może tym samym pożyczyć te środki komuś, sprzedać, czy po prostu użyć ich, pod na przykład zastaw na cele inwestycyjne. Potwierdza się tym samym słynnym oczywiście powiedzenie, nie twoje klucze nie Twoje środki. Te pieniądze bowiem, no, tak jak już wspominałem, pochodzą od klientów Celsjusza, który no, wraz z upadkiem firmy, którzy w tym e, przypadku wraz z upadkiem firmy stracili dostęp do swoich e, krypto. E, a dokładnie to już e, miesiąc wcześniej przed w ogóle swoim oficjalnym upadkiem, firma zamroziła wypłaty ze swojej platformy. Sprawa Selsjusza ma też taką przykrą cechę, że w trakcie e, prowadzenia w ogóle, że tak powiem, postępowania sądowego naruszono mocno prywatność e, danych klientów. Otóż w październiku 2020 roku opublikowano zgłoszenie, w którym zawarto szczegółowe nazwy użytkowników listę przeprowadzanych transakcji oraz zasoby każdego z nich. E, w tym czasie wypłynęło ponad 18,6 gigabajta danych, które zawierały informacje o ponad 14 tysiącach e, klientów firmy. Cała ta sytuacja jest e, tym samym jednym z największych generalnie naruszeń w ogóle w historii kryptowalut, jeżeli chodzi o dane użytkowników. E, ale to nie jest koniec, jeżeli chodzi o samego bo bowiem ich były CEO został również pozwany e, o oczywiście oszukanie inwestorów. I tutaj. E, pojawia się prokurator generalna Nowego Jorku, Lelita James, która pozwała Aleksia Maszyńskiego za wyłudzenie właśnie od inwestorów miliardów dolarów w krypto. E, zarzuca się Maszyńskiemu wielokrotne składanie fałszywych oświadczeń, które wprowadzają w błąd inwestorów w sprawie bezpieczeństwa Celsiusza. E, on był oczywiście taką publiczną twarzą platformy i wielokrotnie mówił co na temat liczby użytkowników platformy, potem w sprawie sprawy sądowej, co również miało być kłamstwem. Ponadto jeszcze wcześniej oczywiście zapewniał inwestorów, że Celsius jest dużo bezpieczniejszy niż bank. Twierdził, że dokonywanie... Bezpieczny, że dekorowanie w ogóle inwestycji na poczet CelSusza jest dużo mniej, mniej ryzykowne niż normalnie, jakbyśmy na przykład płacali do banku pieniądze. No oczywiście okazało się, że no niestety nie jest to prawdą. W rzeczywistości Maszyński wystawiał tutaj aktywa inwestorów na działanie, że tak powiem, wysokiego ryzyka, inwestował je no i, i oczywiście no, stracił te pieniądze. A jakie są teraz reperkusje całej tej sytuacji? Z racji tego, że no, Celsius te setki milionów dolarów stracił na różnych ryzykownych inwestycjach, to prokuratura twierdzi dodatkowo, że Maszyński kontynuował swoją. Stując oszukańczą grę oraz ukrywał pogarszającą się kondycję finansową firmy. E, twierdzi się również, że Maszyński nie zarejestrował się w ogóle jako sprzedawca firmy Celsius, kiedy przekazał firmę w Nowe ręce, a także e, ale zarejestrował się jako sprzedawca papierów wartościowych i towarów, co jest niezgodne z prawem. Tak więc e, e, zobaczymy, co dalej wyjdzie, czy zostanie on skazany. A my przechodzimy dalej ponieważ dalej mamy, że tak powiem, pokłosie wydarzeń z minionego roku i upadków wielkich gigantów. I tutaj mamy przykład banku Silvergate, który ma duże kłopoty z powodu upadku FTX. W dniu 5 stycznia e, właśnie Silvergate Capital, czyli bank, który jest bardzo kojarzony z kryptowalutami, opublikował jakby swój e, kwartalny raport, w którym napisano o trwającym kryzysie wewnątrz e, instytucji, jeżeli chodzi o finanse. Wskazano tutaj na fakt, że inwestorzy są mocno przestraszeni po upadku FTX i w związku z tym wycofano z banku ponad 8 miliardów dolarów, które były ulokowane jako depozyty. Co za tym idzie, e, bank musi upłyn musiał upłynić blisko 700 milionów Dolarów e, strat, aby pokryć w ogóle wypłaty tych e, inwestorów. Co więcej, na koniec grudnia 2002 roku blisko 150 milionów dolarów depozytów e, znajdowało się w posiadaniu klientów, którzy ogłosili upadłość z rynku krypto, ale słuchajcie, co dalej? Na szczycie Hossy e, 2021 roku e, akcje Banku Silvergate kosztowały 220 dolarów. Dziś one kosztują mniej e, niż 12. Tak więc strasznie po prostu poleciał ten bank. E, co dalej? E, sentyment inwestorów e, pociągnął również w dół oczywiście akcje takich spółek jak Coinbase i Robinhood. I na dany moment. E, Łączne depozyty od kryptowalutowych klientów Silvergate spadły do poziomu 3,8 miliarda dolarów i to jest stan na koniec grudnia 2022 roku, a jeszcze we wrześniu depozyty utrzymywały się na poziomie 11,9 miliarda dolarów, tak więc no jest to e, spadek o ponad 70% w ujęciu dwumiesięcznym. E, wobec tego bank musiał sprzedać aż 52 miliardy dolarów papierów. E, Wartościowych z bardzo dużymi stratami, aby utrzymać swoją płynność. Tak więc no. Na tym rynku się dzieje nie za fajnie. Co się dalej dzieje, moi drodzy? Coinbase idzie na ugodę w sądzie. Coinbase osiągnęło porozumienie z Departamentem Usług Finansowych w sprawie nieprzestrzegania odpowiednich procedur, które miały blokować pranie, że tak powiem, brudnych pieniędzy za pośrednictwem platformy. Chodziło tutaj o kwestię zgodności standardów bezpieczeństwa z lat 2018 i 2019 i w wyniku tej zawartej ugody Coinbase się zadeklarowało do zapłacenia kary w wysokości 50 milionów dolarów. Co więcej, musi zapłacić dwa razy tyle, czyli drugie 50 milionów. Na zwiększenie kontroli nad działaniem przestępców, nad um, przeciwdziałaniem przestępców na e no, na giełdzie generalnie. W akcie oskarżenia zarzucono giełdzie generalnie, właśnie, że w poprzednich latach zbyt luźno traktowano swoje wymagania dotyczące rejestrowania się na ich platformie. I tutaj Departament Usług Finansowych stwierdził, że było to proste sprawdzanie nowych użytkowników i zarzucono w ogóle brak jakichkolwiek tak naprawdę, że tak powiem, środków kontroli i weryfikacji, za co oczywiście no, ukarano Coinbase. A my przechodzimy do ostatniej rzeczy, o której wam chciałem się opowiedzieć, czyli food wokół giełdy Hajobi. E, czy Hajobi ma kłopoty? Co tam się w ogóle dzieje? Bo zmienia się sporo w tej firmie w ostatnim czasie, a sytuacja jest na no tyle niepewna na rynku, że wszystkie takie zmiany oczywiście budzą niepokój. E, HOB poinformował w zeszłym tygodniu o planowanej redukcji swojego personelu. Rzecznik firmy przekazał, że e, zamierzają zwolnić około 20% pracowników. Mm. Wcześniej były doniesienia na temat tego, że, temat tego, że około 40% pracowników ma być zwolnione, aczkolwiek tutaj poinformowano, że tylko połowa z tego ma, że tak powiem, być zwolniona. I Oczywiście jest to element restrukturyzacji po tym, jak HYOBI zostało przejęte przez Justina Sana, czyli twórcę Tron. Firma przy tym również dementuje jakiekolwiek plotki na temat tego, że ma jakiekolwiek właśnie problemy z płynnością. Jednakże jak informuje, informują media, to wielu kluczowych dyrektorów z tej firmy, w tym na przykład dyrektor finansowy Lili Schenk odszedł z firmy już kilka miesięcy temu, po tym właśnie jak spółka została przejęta przez nowych akcjonariuszy. Co więcej, w dniu 6 stycznia Justin Sun przetransferował w stablecoinach około 100 milionów dolarów właśnie na Hayobi po tym jak Pojawiły się informacje o redukcji zatrudnionych osób. To zagranie miało umocnić ponad zaufanie w ogóle do giełdy jako bezpiecznej platformy do przetrzymywania swoich krypto. Ale tutaj na przykład były pracownik Hajobi, który poprosił serwis Cointelegraph o pozostanie anonimowym. Napisał, że Złożył rezygnację kilka miesięcy temu i na to miały wpływ duże zmiany, które pojawiają się w firmie hmm, po tym, jak właśnie San przejął Hayobi. Co więcej, kryptowalutowy chiński dziennikarz Colin Wu przekazał na Twitterze, że dział HR e, firmy skomunikował się z pracownikami giełdy e, i przekazał im, że teraz jest zmiana, że tak powiem, zachodzi. Zachodzi zmiana wynagrodzenia ich z fiatów na stablecoiny i ponadto pracownicy, którzy nie wyrażą zgody na to, żeby jakby im płacono w stablecoinach, po prostu mają odejść z firmy. Na dany moment wywołało to całkiem spore oburzenie pracowników i protesty. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Czy... Giełda ma jakieś problemy, czy to jest po prostu, że tak powiem, restrukturyzacja i jej jakieś tam efekty, i po prostu tam Justin Sun ma jakąś swoją wizję na firmę. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się, słyszymy w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Filip Dzięciołowski. To była już 11 odsłona Crypto Mondays, tak więc dzięki piękne. Widzimy się, tak jak mówię, i życzę. Udanego tygodnia. Cześć!